Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników męskich woni. Tych wszystkich, którzy używają tych perfum bądź kupują bliskim osobom, uczulam na to, że najwyższy czas pożegnać ambrowych gagatków, tych bardzo, bardzo przysłodzonych, takich jak One Million i wszystkie jego mniej lub bardziej udane, mniej lub bardziej tanie, legalne klony i kopie, czy po prostu Armani Code Profumo. No te perfumy są już za słodkie i słuchajcie, w tramwajach, nawet w sklepach wielkopowierzchniowych z każdym dniem będą coraz bardziej uciążliwe dla otoczenia, poza ich użytkownikiem, który po prostu już ma taki próg wrażliwości przesunięty. Ale zanim zaczniemy wylewać na siebie hektolitry wód cytrusowo-ziołowych, takich jak na przykład nasza Przemysławka i wszystkie podobne do niej wody albo wody, z których Przemysławka czerpała, takie jak Eau de Guerlain, czy woda kolońska 4711 słynna. Jest taki okres przejściowy, nie będzie trwał długo. Potraktujcie ten okres jako taki trening przed jesiennymi premierami zapachowymi, których na pewno będzie wiele, bo to już są te premiery okołogwiazdkowe. Więc zwracam Wam uwagę na trzy nuty zapachowe, które teraz się świetnie sprawdzą, które warto dobrze poznać, rozpracować, no zaprzyjaźnić się z nimi po prostu. Jedna z nich to jest nuta liść fiołka, godny polecenia składnik perfum, z tego względu, że po pierwsze naturalny, za bardzo kopiować się go nie opłaca, ponieważ plantacje w Egipcie, które dominują na rynku, są sprawne, mają 4 razy do roku zbiory, o widzę, zerwał się wiatr, 4 razy do roku zbiory, no i produkują wydajnie tego liścia fiołka. Nie mylcie go oczywiście z kwiatem fiołka, bo zapach jest inny. Liście fiołka są ścinane. Myślę, że i w Polsce można by robić zbiory. No i przetwarzać. No jakoś w Egipcie ludzie chyba bardziej o tym myślą. Te liście fiołka ścinane destyluje się rozpuszczalnikiem. Czasem jest to para wodna, czasem jakiś inny rozpuszczalnik. Nie znam szczegółów procesu technologicznego. Są o tym filmy, ale one tak w odpowiednim momencie są umiejętnie przerywane. W każdym razie efektem takim bliskim finalnego jest taka zielona maś gęsta, która pachnie bynajmniej nie fiołkowo, pachnie trochę ziemiście, pachnie moim zdaniem po prostu czymś zielonym, chociaż znalazłam też informację na fragrantice, że nuta metaliczna tam się wybija. No powiem szczerze, nie wąchałam bezpośrednio tego już produktu fiołkowego, natomiast zapach liści fiołka znam zapach perfum z liściem fiołka. I tak na potrzeby tego filmu wybierałam dla Was perfumy, które akurat mam pod ręką, które moim zdaniem sprawdzą się o tej porze roku. I właśnie nuta fiołka w tym koszyczku, który przygotowałam dla Was, była dominująca. Drugą nutą był kardamon, już o nim nieraz mówiłam i widzę, że się ze mną zgadzacie, bo on się zrobił popularny. No i jeszcze lawenda, ale myślę, że lawenda, ze względu na to, że mam to lawendowe poletko, na pewno będzie dokładnie omówiona jeszcze nie raz. Dlatego dzisiaj liście fiołka, ale tu mi trochę kotek przeszkadza, ponieważ mam tu notatki. Dawaj notatki, kotku. Mam tu notatki, w których no, te perfumy, tak powiedzmy, są w miarę zdiagnozowane. Jest trochę o piramidzie zapachowej, więc zaczynamy. Zaczynamy od perfum, które niedawno Wam pokazałam w innym filmie, Police to Be. I to jest właśnie liść fiołeczka. One zwykle są podobnie skonstruowane. W nucie głowy bądź w nucie serca liść fiołka, w nucie głowy zwykle cytrusy, no i jakaś taka nuta drzewna, czasem wetiwerowa. Bywa odrobina ambry, ale właśnie taka niedosłodzona cynamonem, jak u tego gagatka. Tak bardziej na zasadzie zaokrąglania wzmacniacza z pachu, bo taką funkcję też ambra pełni. Więc Tubi tak właśnie jest skonstruowany, w tym, że nucie bazy to jeszcze jest patchouli oraz wspomniana nuta cedrowa. Karl Lagerfeld For Him. Kompozycja, którą już Wam nieraz pokazywałam, to są bezpieczne, klasyczne perfumy na co dzień, do biura albo na tę porę roku właśnie. Tutaj znajdziemy nawet nutę zielonego jabłka, ale oczywiście nuta głowy, także lawenda, o której Wam wspomniałam, i cytrusy, nuta serca. Zielone jabłko, wspomniane nuta fiołka, no i baza, nuty drzewne i bursztyn. Myślę, że tu chodzi o ambrę. Chociaż ambra i bursztyn są stosowane wymiennie na fragrantice, niemniej jednak bursztyn pojawił się po raz pierwszy około roku 2000
I to był taki trudny składnik. Prowadziło go Estée Lauder, Perfumer Intuition. Myślę, że nie jest tak częstym składnikiem, jak się by wydawało. Ale wracając do tych perfum, które pasują na tę porę roku. Calvin Klein Men. To cytrusy, nawet rozmaryn w nucie głowy. I liście fiołka. Nuty serca, trochę ziół. Mięta, liść laurowy, kadzidło nawet, a nuta bazy cyprys, drzewo sandałowe, piżmo, drzewo gwajakowe. To są takie perfumy bezpieczne, ale one jakiś tam rys osobowości mają, podobnie jak Givenchy Gentleman Only. Nie jest to tak wersja intensywna jak owym kolejne flankery, ale nuta fiołka nadaje tym perfumom jakąś taką łagodność i przewidywalność. Ale jest też gałka muszkotołowa, która też jest świetnym składnikiem perfum, nawet liść brzozy, a znajdziemy też oczywiście kadzidło oraz piżmo w nucie bazy, poza liśćmi fiołka. I kolejny, przeglądałam w internecie informacje o tych perfumach i bardzo się ucieszyłam, że są bardzo tanie. Bo to jest Ermenegildo Zegna, czyli wielki producent drogich garniturów, zrobił też perfumy Uomo. I jakoś po prostu, może są za delikatne, ale zacna, nobliwa marka, 100 zł 100 ml. No to jak na najwyższą półkę, cena rewelacyjna. Liście fiołka właśnie, cytrusy w nucie głowy i wetiveria oraz cedr w nucie bazy. Piękny zestaw. No i perfumy, które też już Wam nieraz pokazywałam, Abercrombie & Fitch First Instinct. Ale ta wersja podstawowa, ona moim zdaniem jest najlepsza. Wprawdzie producent mówi, że tu są nuty ginu, melona i nuty wodne. Moim zdaniem taką właśnie zasadniczą cechą to są właśnie nuty liścia fiołka. Nawet pieprz syczuański. Ale nie ma tutaj nut drzewnych. Są za to zamsz, piżmo i bursztyn. No i ta kolejna nuta, która świetnie się sprawdza o tej porze roku, to jest kardamon. Versace Men of Fresh. Może nie jestem jakoś szczególnie odkrywcza. Wiem, że tych perfum... producenci, sprzedawcy mają tych perfum dosyć, bo mężczyźni chcą tylko te perfumy. Podobno, ale nie ma się co dziwić. Olivier Cresp robi hity. Nuty takie. Cytrusy w nucie głowy oraz drzewo, różane drzewo brazylijskie, kardamon, cytryna, a w nucie serca estragon, szałwia, czyli taki naprawdę taki męski zestaw obowiązkowy. I nuta bazy, bursztyn, szafran, piżmo, nuty drzewne, nawet jawor. Jawor to też nuta drzewna, ale niech im będzie. Też perfumy z ostatniego filmu. No, jak wspomniałam, pokazuję Wam filmy, pokazuję Wam perfumy, które miałam pod ręką. 58 Avenue Montagne. Marka Estée Dupont, podobnie kardamon, ale w nucie głowy bergamotka, klementynka, grapefruit z kardamonem, właśnie nuta serca, majeranek, pieprz, szałwia, a nuty bazy, ambra, drzewo sandałowe, wetiveria i drzewo kaszmirowe. Więc myślę, że ta wetiveria daje takie złagodzenie tym nutom ambrowym, bo byłoby za dużo i byłoby za słodko. A nie jest słodko na pewno. Jaguar Classic Black, też wspomniane w ostatnim filmie, geranium. Tutaj z kolei kardamon jest w nucie serca, w nucie głowy są cytrusy. No a baza, wetiveria, sandałowiec, mech dębowy, cedr, buptonka, białe piżmo. Czarne flakony zwykle skrywają perfumy takie bardzo, bardzo wyraziste i tak jest tym razem, ale nuta głowy jest bardzo rzeźka. Niejako zaprzeczeniem tych perfum jest rzeźkość i zielonej herbaty i kardamonu perfum Bulgari Pour Homme. A to jest już zapach, który jest długo na rynku, ponad 23 lata. Jacques Cavaillé to też jest producent. Zresztą z Olivierem Crespem często robią perfumy razem, które robią właśnie takie perfumy naprawdę ładne. Nie trzeba się do nich przyzwyczajać długo, bo perfumy, do których się trzeba przyzwyczajać, też są bardzo wartościowe, ale bywa im trudniej na rynku. Natomiast Jacques Cavaillé i Olivier Cresp robią takie mega hity, pewniaki. A przynajmniej robili przez długie, długie lata. I tu znajdziemy takie nuty. Lawenda, więc właściwie można by ten produkt umieścić w dwóch kategoriach. I dużo tutaj będzie perfum na bazie kardamonu z lawendą. Lawenda, mandarynka, herbata, kwiat muszkotołowca. No nie będę wszystkich wymieniała. Właśnie kardamon w nucie serca i geranium, drzewo różane. A nuta bazy, buptonka, piżmo, mech dębowy, wetiveria, cedr. Świetne perfumy. Ach. One właśnie by się nawet sprawdziły w upały. Może źle zrobiłam, bo nie będę czuła kolejnych woni. Elite Gentleman marki Avon. Jak jest gentleman w nazwie, no to jest duża szansa, nie ma pewności nigdy, jest duża szansa, że perfumy będą takie przewidywalne, stonowane, ale z jakimś tam dodatkiem czegoś nieoczywistego.
I tu będziemy mieć bergamotkę kardamon w nucie głowy, w nucie serca świerk, aż dawno nie widziane w perfumach. Nuta bazy cedr, koniak, dżentelmenom na pewno często towarzyszy, i olibanum. Teraz Wam pokażę lawendowców. Mam ich też kilku w moim koszyczku. Zacznę od jednego z moich ulubionych produktów, właśnie w takiej kategorii męskich perfum na lato, które sama mogłabym śmiało nosić. Takie unisexowe, herbaciano-lawendowo-ziołowe. Wiem, że niektórzy wzdychają do flankerów, ale ja lubię wersję podstawową. Świetne perfumy, też sobie tu je naniosę. I zimą nie pachną tak pięknie jak właśnie teraz. I myślę, że też będą dość bezpiecznymi perfumami na upały. Już nie mam gdzie tych perfum testować. Tu będzie taka nuta morskich wodorostów. I ona gdzieś tam pobrzmiewa, ale naprawdę jest elegancka. Nuta głowy cytrusowa, pomarańcza, mandarynka. Nucie serca wodorosty, lawenda, kwiat bawełny. I nuta bazy m.in. paczula, cedr, nuty drzewne. Niedawno miała miejsce premiera perfum Alien Men. To nie są perfumy takie do końca, powiedzmy, nijakie, ale ta nuta lawendy daje jakąś taką świeżość, czystość. Chociaż przyznaję, tutaj jest troszeczkę nut wyrazistych, bo jest i skóra, i drzewo kaszmirowe, ambra, wanilia nawet, a nawet koper i anysz w nucie głowy. Bardzo ciekawy, złożony zapach, ale godny polecenia, z taką uwagą, że nie można przesadzać z używaniem o tej porze roku. I może taki też już klasyk rynkowy, wielki hit. No nie można nie wymieniać perfum, które ludzie bardzo dobrze znają i kojarzą. Bo skoro tyle lat na rynku, to znaczy, że nutki pozaplatane znakomicie. A nutkami, a są to takie nutki jak lawenda, zielone jabłko, mięta, grejpfrut, bazylia. Może jedna z pionierskich kompozycji. No w tle są tak, kosiarki, nie poza śpiewem ptaków i szpakami, które chcą zjeść moje czereśnie, więc muszę się śpieszyć z filmem o czereśniach, oraz motory, więc do takiego filmu o perfumach męskich może nie najgorsze tło dźwiękowe, jeśli daje Wam się we znaki, wybaczcie, nie mam na to wpływu. Jeszcze te nutki zostały tak zaplecione w tych perfumach Hugo, że tyle lat na rynku. Skończyłam na bazylii, ale też znajdziemy goździki, szałwie, geranium, jaśmin nawet, a jako nuta bazy paczula, jodła, cedr. I zostało mi jeszcze trzech gagatków, które się nie mieszczą w żadnej z tych kategorii, ale dają efekt świeżości. Może zacznę od Boss in Motion White, ale to przyznaję, testowałam przed filmem. I tutaj są takie nuty, które właśnie dają efekt czegoś takiego dobrego na tę porę roku. Pomarańcza, bazylia, szafran, cynamon, pieprz, ale to wszystko ładnie podane na takiej świeżej i nieco chłodnej, cierpkiej bazie z wetiverii. I perfumy Cockpit marki Azzaro, które dostałam od Grześka, który też ma kanał perfumowy od niedawna, od grudnia, i całkiem dobrze sobie radzi. Aromatyczna kompozycja, fougère, aromatyczna fougère, czyli właśnie te aromaty, te perfumy, które tu omawiam, to są w większości właśnie aromatyczny fougère albo fougère taki łagodny. Nuta głowy, yuzu, pieprz, grejpfrut, fasolka, tonka, jaśmin, nawet anysz, geranium, ale bazą jest balsam tolu. I może perfumy na koniec, które mam już dwa flakony od widza. Tu nie ma właśnie ani lawendy, ani kardamonu, ale pachną dobrze bezzielona herbata. Też naprawdę dobre, uniwersalne perfumy na tę porę roku. I teraz taka już prośba do Was na koniec, jeśli któreś z tych perfum macie, używaliście, przetestowaliście i na przykład możecie powiedzieć, że nie do końca by się sprawdził na tą porę roku, no to proszę o taką opinię. A jeśli macie inne swoje idealne perfumy na tę porę roku, a na pewno ich macie, bo przecież tych perfum w sprzedaży, w obrocie, to są tysiące, więc w jednym filmie nie jestem w stanie ich wszystkich uwzględnić. To po prostu wskażcie, ja sobie o nich poczytam. A tymczasem dziękuję za uwagę. Życzę Wam wszystkiego pachnącego na tą niezłą porę roku, zanim zaczną się upały. Bo później będzie trzeba zapachy odrzucić. Wszystkiego pachnącego, pa, pa.